płynie rzeka Psina do wlotu do rzeki miejskiej, do koryta miejskiego rzeki Odry w Raciborzu. Jak widać, jest duży spadek wody. Po pierwszym stopniu widać, że już woda się przelewa. Nie płynie bezpośrednio do wlotu rzeki Odry. I jak widać, betonowe koryto rzeki Psiny, która wpada do miejskiego koryta rzeki Odry. Stan wody jeszcze podniesiony, ale widać już na długim brzegu umocnienia kamienne. Widać roślinność na wyspie, która tutaj ma miejsce w tym miejscu. Jak również z rowu melioracyjnego płynie woda już o mniejszym natężeniu do Odry. I tak jak mówiłem wcześniej, coraz bardziej widoczna roślinność na wyspie. I wypływa Odra do koryta miejskiego. Suchego zbiornika przeciwpowodziowego Raciborz Dolny na małej budowli przelewowo-spustowej. Jeszcze poziom wody jest dosyć duży, ale zobaczcie, wyłania się już wyspa. I stan wody opada coraz bardziej. Co widać. I co nas również cieszy. Coraz więcej takich drzew powalonych w korycie miejskim Odry. Poziom Odry spada na miejskim odcinku rzeki Odry. Widać to po brzeginie brzegowej. Ale niestety łamią się stare drzewa, wierzby i wpadają do koryta Odry. Nadal nie widać wskaźnika poziomu wody w rzece Odra w miejskim korycie na wysokości Rafako, koło danej platformy takiej blaszanej widokowej, która tu była. Pomimo spadku wody ponad metr w mojej ocenie. Jeszcze nadal znajduje się pod wodą.